Rozmawiam kolejny raz z panem profesorem Jaczewskim. Chciałabym, żeby pan opowiedział mi o swoich kontakcie z Żydem Jakubem Pellerem, który składał kości, z tego co słyszałam. No tak, ja pamiętam tego Pellera bardzo dobrze go pamiętam. To przecież tyle, ponad 60 lat. A ja pamiętam tak, jak on wyglądał nawet. To może pan opisze. No był wysoki, postawny, silny. Chyba był łysy, ale tego to już bym... A ile mógł mieć lat wtedy, jak go pan pamięta? Proszę pani, on wtedy musiał być koło 50, tak mi się wydaje, między 40 a 50. I on był znany tutaj jako znachor, który nastawiał złamane kończyny. Robił w ten sposób konkurencję chirurgom i no, czasami zdarzało się, że źle zestawił, no i wtedy oni poprawiali, ale bardzo często było tak, że ktoś skorzystał z jego usług i był zadowolony. Oczywiście nie wiadomo, czy to nie były przypadki po prostu skręcenia, czy jakiegoś tam urazu, a nie akurat złamania. Tak. No taką głośną sprawą to było, szła po tam rynku pani Michalska, żona doktora Michalskiego, sama aptekarka, kierowniczka apteki. I skręciła nogę i coś zaczęła kuleć i tak dalej. Nawinął się Peller i jej tą nogę uzdrowił. No i to oczywiście zostało rozgłoszone po całych Gorlicach, ponieważ jak pani pewnie wie, znachorzy są na ogół przez ludzi dobrze traktowani. Znachorów się lubi. Natomiast szpital był no, jakoś do niego wrogo usposobiony oczywiście i podali go do sądu o zakaz wykonywania praktyki lekarskiej. Ja byłem powołany jako biegły sądowy, ponieważ byłem jednym z nielicznych, który nie miał nic wspólnego z chirurgią i z nastawianiem tych złamanych kończyn, więc dlatego mnie... Tak, przypuszczam, pan sędzia Potocki sądził. No i pamiętam, jak tego Pellera tam sądzili, więc zadali mu pytanie, sędzia zadał mu pytanie, jakie jest wasze oskarżonego wykształcenie. Więc on powiedział, że żadne, że on nie ma wykształcenia. No a gdzie się, no, zajmujecie się z nastawianiem tych, no to gdzieś się tego nauczyła. To mój dziadek nastawiał kości, ojciec nastawiał, no i ja się od nich nauczyłem. No ale robi się krzywdę ludziom, prawda, i tak dalej. A on na to mówi, chirurdzy w szpitalu też czasami źle zestawią. A mają rentgen. Jak ja bym miał rentgen, to ja bym nie miał złych przypadków i tego. No, mnie tam jako biegłego zapytali, co ja mam do powiedzenia. Powiedziałem, że przepisy mówią, że leczyć może tylko ktoś, kto ma kwalifikacje i uprawnienia i więcej tutaj nie ma nic do tego. I pamiętam, że sekretarz partii, tylko już nie wiem, czy miejski, czy powiatowy, zwrócił się do szpitala z zapytaniem, czy oni by nie udostępnili mu rentgena. No to wywołało w szpitalu wielką, powiedziałbym, konsternację, no to pewne oburzenie, ale takie trochę, powiedziałbym, podbarwione humorystycznie, że do czego to podobne, że w ogóle takie pytanie tak. Zadają. No i to, ale on chyba dalej robił tą swoją praktykę i to jest tyle, co ja o nim wiem. Natomiast ja się od dawna noszę z zamiarem, mam jego zapisanego jako jeden z tematów na bloga,
ponieważ jest to no, taka dosyć historia, prawda? No, sam, że Żyd, że on że przeżył, gdzieś, że przeżył okupację Moszczenicy i Głużnej, tak. No to tyle wiem o dziękuję bardzo. Będę zbierała jeszcze informacje u innych na temat Pelera. Dziękuję.